90, 60, tylko 200. Chodzi mi o poprzednie, jak pierwsze zaświadczenie wydaliście, bo wydaliście dwa zaświadczenia, w których 200 działek są przysłane, dwa zaświadczenia. Przecież tego nawet nie widzę, co na tych działkach się dzieje, kto co ma, jak to jest zrobione. Czy mogą mieć, przecież to, co się kłóciliśmy, że przecież to, że nie mają warunków zabudowy, to nie znaczy, że nie mogą dostać tych warunków zabudowy. To czemu by żeście matki nie dołączyli do tego? Jeszcze się tłumacząc, że z przyczyn mi nieznanych wysłałem dwa dokumenty, jedno z tym zdania, a drugie z tego zdania, no to po prostu jest jakiś szok, no. Dlatego pytam, czy dlaczego jeszcze poprawiliście moje zaświadczenie, które ze zgody z oryginalnym wziąłem, to po prostu, nie wiem, no panie Wójcie, jak wy tak będziecie działać, dla wszystkich obywateli pomagać tutaj w gminie, to ja chyba przestanę jeździć i się starać w tych sprawach, no bo ja robię, latam z komitetem, załatwiam różne sprawy, a wy nie dość, że zaświadczenia zmieniacie, nie tak jak uznaliście, to jeszcze dołączacie jakieś dokumenty niepotrzebne. Proszę teraz wyjaśnić ten dokument, który jest dołączony dla wszystkich ludzi, co to jest za tłumaczenie pana Jana Machala w sprawie zamkniętej już przecież, no. To znaczy jeszcze skończę odnośnie tej mapki. No nie sposób, proszę państwa, żeby drukować 100, 200 mapek kolorowych, które praktycznie rzecz biorąc nic nie wnoszą do sprawy, poza tym, że potwierdzają opis tego zaświadczenia. No ale na tej mapce jest zaznaczone, gdzie są jakie obszary terenu. I to, co pan mówi, że na przykład na tym terenie nie ma tego, nie ma tamtego, jeżeli jest tak studium zrobione, to niestety albo należy uznać to, co ja napisałem w tym, albo dołączać mapkę, niech sobie każdy ogląda i dopasowuje swoją działkę. I patrzy, gdzie jest numer działki. Albo może jakby była ta mapka, to by rzeczoznawca wystąpił z jakąś informacją konkretną, może by ruszył cztery litery i przyjechał tutaj czegokolwiek się dowiedział. Dobrze, a nie w takim razie prześlemy do pana, do tej firmy faktor, tak? To do faktora też mapka nie poszła? Nie wiem. No to powiedzmy, że ci urzędniki są, czy nie ma? Co oni robią? To jest coś szkole, co to jest? Co to będzie jest? No to co to jest? To jest gmina, czy to jest tylko bardzo. Nie, to nie ma przepraszania. Przepraszam, musiałem za 3 minutki wrócić, ale to niemożliwe. Co się dzieje? To co, w tyłek tylko dać do oporu, aż ogień pójdzie? To tak ma być? Słuchajcie, no jest, no panie Wójcie, no to no dla mnie to jest... Wy ewidentnie nie robicie dla nas, tylko dla pracodawcy. No i dla mnie powie, ja nie wiem, co to się dzieje w gminie. Ja muszę chodzić pół roku za sprawą, jeździć do Warszawy, dowiadywać się różne dokumenty. Musimy jako komitet różne rzeczy, żeby gmina się ruszyła i cokolwiek zrobiła. Bo to przecież jest taki żart. Znaczy, tak jak kolega potwierdzał, bo to kolega wysyłał. Ja nie wysyłałem, nie wiem jakie materiały były wysłane i potwierdza, że to rzeczoznawcy była wysłana na mnie. Ale to tych też się